Czasami jest tak, że goście Futrkaka polecają nam kolejnych gości i właśnie taka historia wiąże się z Sewerynem Gancarczykiem. Słyszeliśmy już od kilku osób, że kto jak to, ale ten facet musi wsiąść tutaj do środka i opowiedzieć kilka historii, między innymi z Ligi Ukraińskiej. Wiele osób lubi Futraka za historię, choćby o Franciszku Smudzie, to musimy Wam powiedzieć, że teraz mamy dla Was coś znacznie lepszego. Oj, znaleźliśmy naprawdę konkretnego asa, jeżeli chodzi o trenerkę. Posłuchajcie sami. Słuchajcie, specjalnie z powodu wizyty Seweryna Gancarczyka w Futraku musieliśmy tu posprzątać. Tak. Liśni się jest czyściutko, bo słyszeliśmy, stolik nigdy nie był tak czysty. Że no, pan Seweryn jest jednak człowiekiem niezwykle pedantycznym i porządkowym. Ale to się zmieniło u ciebie, bo wcześniej tak nie było podobno. To pewnie, że się z żoną gadali na ten temat. No rzeczywiście, nie lubię bałaganu. Tym bardziej jak goście przyjeżdżają, a siedząc w baganie, to mnie bardzo to denerwuje. No, słyszałem, że kiedyś ci zrobili niespodziankę, przychodząc na urodziny, a to otworzyłeś z odkurzaczem w ręku. To naprawdę już obsesja. No tak, żona się ze mnie się śmieje, że właśnie mam mniej do roboty teraz, no nie, bo ja całą chatę ogarniam. Słuchaj, chcieliśmy zacząć z grubej rury, tak na dobrą sprawę, bo wiadomo, z czym się kojarzy Seweryn Gancarczyk niektórym kibicom reprezentacji Polski. Z pewną bramką strzelną Słowacji, bramką samobójczą. Natomiast chciałem zapytać o konsekwencje tej bramki, nie te sportowe, ale te, powiedziałbym, towarzyskie. Bo doszły mnie słuchy, że stałeś się na Słowacji osobą bardzo popularną po tym meczu, bo de facto dzięki tobie Słowacja pojechała na mundial. Jesteś bohaterem dla Słowaków. No tak, słuchajcie, to była w ogóle śmieszna sytuacja, raczej śmieszna sytuacja. Nie chodzi mi tutaj o tą bramkę strzeloną, ale potem co się działo ogólnie, bo siostra mojej żony założyła mi stronę na Facebooku, no jak potem się okazało, że tam miałem z 1,5 miliona obserwujących i naprawdę ja nawet o tym nie wiedziałem, dopiero później się dowiedziałem. Pół Słowacji. Pół Słowacji i tam były wpisy, że właśnie, że bohaterem jestem, że najlepszym sportowcem roku zostałem i w ogóle. A najlepsze było to, że będąc jeszcze wtedy grając w Lechu, przyszła paczka ogólnie do klubu ze Słowacji. No i tam kierownik mi przyniósł tą paczkę, ja tam otworzyłem. No i tam było zaproszenie, oczywiście wszystko opisane, podziękowanie za tą bramkę, że są bardzo szczęśliwi i są wdzięczni mi, że pomogłem im dostać się na ten mundial. To jakieś tam gazety, różne zdjęcia, moja kariera, o mojej żonie było tak samo napisane. Znali wszystkie szczegóły? Znali wszystkie szczegóły. No i otwieram tą paczkę, no a tam film Janosik. Książka kucharska, najlepsze potrawy. I był jeszcze voucher na weekend do spa na termy. Także z rodzinką chyba i to było na weekend chyba, czy na 3 dni, no nie? No i chłopaki oczywiście to podłapali tam, no i się pytali, kiedy jadę na tą Słowację. No. Czy voucher jest wciąż ważny? Wiesz, tak? Jak to możemy wykorzystać? Pewnie jakbym się przypomniał, to nie byłoby problemu. Czyli do dzisiaj raczej byś tam nie musiał płacić, wiesz, rachunków. No ja myślę, że nie, że jakbym tam wszedł z koszulką na plecach Gancarczyk, to by mnie tam dobrze przyjął. Prawdziwy bohater zabrał bogatym, dał biednym. Na czym polega twoim zdaniem fenomen Adama Nawałki i jak ty odbierałeś decyzję o tym, że on został selekcjonerem, wiedząc, jakim jest trenerem klubowym? Słuchajcie, no na początku na pewno było mi się ciężko przystosować. Wiadomo, każdy wiedział, jakie tam metody trenowania ma trener Nawałka i na pewno przychodząc tam na samym początku, to ciężko było się przyzwyczaić do niektórych sytuacji, standardów, jakie padowały w górniku. Dla ciebie, z twojej perspektywy? Parę jakichś tam sytuacji, ale na przykład takie zbieganie z boiska, wiadomo, że przyszedłem nowy i ogólnie tutaj był mecz i tam mieliśmy zbiegać oczywiście do szatni, już przygotowywać się, tam było wszystko przygotowane na tip-top, maty, wszystko, lód wjeżdżał i także na pewno pełna profeska, no nie? Tak, zjadł do stopu, nie? No, dokładnie, nie było czasu po prostu nawet pogadać schodząc z boiska, tylko wiadomo, trzeba było zbiegać do tej szatni i się przygotowywać jak najlepiej na tą drugą część meczu. Dobry trener pod względem wychowania młodzieży przede wszystkim, bo przy nim to można było się uczyć i grania w piłkę przede wszystkim. On nauczał bardzo dobrze grać to w piłkę. Uczył też kultury. Także bardzo, bardzo zwracał na to uwagę i czasami ta młodzież była traktowana przez niego
no powiem tak, niemile. Musiał dyscyplinować. Musiał dyscyplinować i w ogóle to był taki trener, że za wszystkim śledził i wszystko musiało być po jego myśli. Przed meczem, po meczu, w szatni, wszystko musiało grać. A czy ktoś lepiej potrafił naśladować Adama Nawałkę niż Predżus na Kulma? Oj nie, nie ma szans. Predek to był oryginalny i naprawdę patrząc nawet w waszym programie, jak był tutaj gościem Krzysiu Mączyński, ja to oglądałem i naprawdę, no, identycznie, no, nie można powiedzieć, że... Wiemy, że Predżus na Kulma robił Nawałkę i robił Milika, bo tak powiedział, robiłem Nawałkę, robiłem Milika i robił Gancara. I robił Gancara. W sensie mówił, że on z was to... zrobił piłkarzy, że dzięki jego wysokości na boisku wy mieliście dobre liczby. Na przykład, no tak, tak. Zgadza się. Zrobił. Zgadza się. No, Predek to naprawdę dobry był piłkarzem, naprawdę dawał tą jakość w Górniku, bo oczywiście w grze ofensywnej i naprawdę fajnie się z nim grało. A zdarzyło się, że na przykład ktoś ze sztabu, już nie mówię Adam Nawałka, przyłapał Predżusa na Kulmę na tym, jak on na przykład naśladował coacha, czy się nie zdarzyło, czy się... Nie, chyba nie, aczkolwiek wtedy na tym filmie nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, że raz wszedł do szatni, tak, ale wtedy... Tak, Predżus zdążył wtedy co Predżus go właśnie... co naśladywał, ale Predżus szybko się zawinął na ławeczkę. Seweryn Gancarczyk nie tylko zaistniał w odcinku z Predżusem na Kulmą, ale zaistniał także w odcinku z gościem, którego na pewno dobrze kojarzysz, mianowicie z Tomaszem Loską. Seweryn Gancarczyk to potrafił jednego zjechać tak, że jak jeszcze raz przyjdzie na trening, to mu łeb siekierą. Były takie teksty na gierkach. Komu ty, Seweryn, chciałeś łeb siekierą? Nie, słuchajcie, na pewno była taka sytuacja, nie wiem, czy tak dokładnie powiedziałem. Jestem bardzo charakternym człowiekiem i wtedy byłyby charakternym piłkarzem i nigdy nienawidziałem, jeżeli ktoś opierdziela się, powiedzmy delikatnie, na treningu, czy ktoś tam nogi nie wstawi, czy za kimś nie pobiegnie przy stracie piłki. I wcale nie mówię, że ta sytuacja nie miała miejsca. Mogło tak być, wam powiem szczerze, mogło tak być, bo naprawdę wiadomo, że to było tak pół serio, pół żartem, ale... Ale ja właśnie usłyszałem o tobie takie zdanie, że to nie chodzi o to, że ty terroryzowałeś młodych piłkarzy, tylko że ty terroryzowałeś kleni. Po prostu nienawidziłeś leserów. No zgadzam. Że to nie chodziło o wiek i o metrykę. Zgadzam się, dokładnie tak jak mówisz i wracając do tej sytuacji, no to pewnie ktoś nadepnął mi na odcisk i bardzo mnie wkurzył, że tak powiedziałem, aczkolwiek no tak powiedziałem, no przychodzili młodzież, wiadomo, że czasem młodzi byli zestresowani, bo jak tu jeszcze mówimy o trenerze Adamie Nawałce, ogólnie on ich tam brał i może ci chłopcy troszeczkę byli zagubieni, ale myślę, że to w żadnym stopniu nie mogło im przeszkadzać biegać i walczyć o piłkę. Powiem więcej, no, atrybutem Janosika, którym stał się Seweryn Gancarczyk, była siekiera, więc no, to po prostu wszystko się zgadza. Ale Gienka i Miłucha wspominasz, prawda, z tego epizodu w Górniku? Tak, Gieniuś jak przychodził na nas, to też był taki zagubiony w tej szatni, ale z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień naprawdę fajny chłopak, fajnie się wprowadził do zespołu. No i szkoda, że w Górniku nie został, nie dali mu szansy, ale ja myślę, że wszystko przed nim. To, o co zawsze pytamy, jeżeli chodzi o wątek Górnika Zabrze, to o śląską gwarę. Jak ty na początku do tego podchodziłeś? Twoje pierwsze zetknięcie z Łukaszem Skorupskim, z Adamem Danchem, byłeś delikatnie w szoku? Mówisz, potrzebowałeś tłumacza? O czym oni gadają? Godują w zasadzie? Na początku szczerze nie, tak do końca nie rozumiałem tych słów wypowiadanych przez nich, ale naprawdę szczerze wam powiem, mi się śląska gwara no zajebiście nie, podoba. Jak kogoś słyszę, jak na przykład Gienka, Gienka, to ja bym mógł tutaj... Łyżkami go jeździć. Tak, łyżkami go jeździ słuchać o każdej porze dnia i nocy. Przenosimy się na Ukrainę? Tak, to jest ten moment, żeby właśnie odwiedzić pamięcią ten etap twojego życia. No jeżeli Ukraina, to zanim przyjdziemy do Myrona Markiewicza, który jednak jest trenerem z dużymi sukcesami, to chcieliśmy się zatrzymać na etapie Wołynia-Łuck ze względu na trenera, którego tam poznałeś. Witalij Kwarciany? Kwarcjan. Kwarcjan. Witalij Kwarcjan. Jedna z najoryginalniejszych postaci
świecie futbolu, jaką spotkałeś bez wątpienia. To jest naprawdę fenomen, no nie, na skalę światową. Może, może tutaj nie chodzi tylko o wyniki, jakie osiągał z drużynami, no ale podejście do zawodników i motywowanie ich, no nie, no to przechodziło ludzkie pojęcia czasami. Powiem wam taką historię na początek. Ogólnie powiem, jak trafiłem do Łódzka tak szybciutko. Trafiając do Arsenału Kijów, miałem tam w pierwszym meczu, wszedłem na zmianę, doznałem kontuzji i okazało się, że ta kontuzja była poważna. Też lekarze do końca nie wiedzieli, co mi jest, i tak minęło 8 miesięcy. Nie puszczali mnie do Płocki się leczyć, nie puścili mnie, bo tam mówili, że oni mają specjalistów. No i tak się leczyłem i minęło 8 miesięcy. No i lecieliśmy na obóz z drużyną właśnie Wołynia Łódzk. Notabene wtedy dowiedziałem się, że idę na wypożyczenie, nawet nie wiedząc wcześniej, nikt mi słowa nie powiedział. Że nie jesteś ty od podejmowania decyzji. Dokładnie. Wszystko było zrobione za moimi tam plecami, wszystko dogadane. Ja mówię, okej, no przecież nic nie mam do stracenia, trzeba się odbudować. No i słuchajcie, trafiłem w ręce trenera Kwarcjana. Powiem wam, nie byłem w wojsku, ale po spędzeniu roku w Łódzku mogę powiedzieć z przekonaniem, że jednak tą armię zaliczyłem. Skogawry! Skogawry! Za cię to tutaj, rajs tu da, za cię! Przejeżdżając na to zgrupowanie, przyjechaliśmy do hotelu ogólnie, to. No i pierwszy trening, już od razu pierwszy trening. Po pierwszym treningu siedzę tak i tak sobie coś tam gadam z kolegą, no nie, i on tam przyszedł. Mówi, co Polak? On na mnie mówi, zawsze Polak. Mówi, jak ta drużyna? Jak ci się podoba drużyna? Ja mówię, szczerze? Mówi, no szczerze, no rewelacji nie ma, no nie? On tak patrzy, mówi, nie przejmuj się. Zanim zacznie się sezon, to może ty, no i jakiś może bramkarz zostanie. Przyszedł ten dzień inauguracji sezonu. I słuchajcie, ja zostałem i bramkarz. Wszystkich wymienił. I to twoja wina! Ale to twoja wina! Tam jeszcze sobie wskazał, bramkarza, dobrze, to go zostawiamy. No był przegość. Ja wam powiem, przyjechali, zaczęło się oczywiście testowanie, przyjechali czterech chyba Rumunów. Z Rumunii i chłopaków. Słuchajcie, zaczęliśmy dziadkiem i wyobraźcie sobie, że on po tym dziadku im podziękował za test. Nie. Zobaczył dziadka 10 minut, i on powiedział, spasiba, wy możecie iść do hotelu. No i słuchajcie, no i ja przyjechałem, zobaczył mnie, no to dobra, no to podpisujemy kontrakt, no nie? I on miał tam taki gabinet i przychodzę do niego i mówi tak, no to tu podpiszemy na rok wypożyczenie, nie, w sumie na pół roku, bo tam jeszcze pół roku zostałem, na pół roku wypożyczenie, no nie? Mówi, jak w ogóle w drużynie ci się podoba, to ja mówię, że wszystko okej. Okay. Ja mam takie pytanie do ciebie, no nie? Mówi, ty pijesz? Walisz? Ja tak mówię, że nie, trenerze, no nie. Mówi, czasami jakieś tam piwko łyknę, no nie? A mówi, to będziesz miał przebane, bo u mnie wszyscy piją i wszyscy palą. No tak, mówię, kurwa, mówię, ty, fajna drużynka. Ale trafiłem. Pajeczek tak... w szatni normalnie, on no, też... Był, zdarzało się. Była taka sytuacja przed debiutem moim, no nie? No przed meczem schodzimy z rozgrzewki do szatni, no nie? No i tam drugi trener przychodzi, mówi, tam cię coach woła, no nie? Poszedłem, mówię, kurwa, co on chce? No przecież zaraz wychodzimy na mecz, to, no nie? No i pukam, mówi, no, dawaj, no nie? I tak patrzę na niego, mówi, co? Stresujesz się? Ja mówię, że nie stresuję się, no nie, mówię, normalnie. A on mówi, patrzę, on do bareczku wziął lampkę, cyk, koniaku, no nie. Mówił mi takie pół szklanki tego, no nie, pół tej lampki takiej, no nie. Ja mówię, Boże, wszystko nie, tylko nie koniak. Trenerze, można grzystą. Chciał, żebyś walnął kielicha? No. I słuchaj, to on mówi, pij. Ja mówię, jak pić, trenerze? Ja mówię, że nie chcę pić, mówię, przecież zaraz będzie, no nie. Mówi, pij, będziesz odważniejszy, no nie? A ja mówię, ale ja nie muszę pić, żeby być odważnym, no nie? Mówi, Polak, nie pij, napij się, no nie?
No i co? No i musiałem wypić to, no nie, ale słuchajcie, ja normalnie mogłem dojść w tej pierwszej połowie do siebie, bo to cały czas miałem ten zapach w ogóle. A szczerze, naprawdę, ja koniaku nie lubię i nie lubiłem w ogóle nigdy, no nie? Ale też pamiętam, że on raz zwrócił uwagę na agresywny doskok do rywala, tak? Z tym też się wiąże jakaś historia. O Jezus, to była taka historia, naprawdę. Mrożąca krew w żyłach. Dobra historia, bo naprawdę ja to przecierałem oczy ze zdumienia i nie wierzyłem, że taka sytuacja miała miejsce, no nie? Przygotowywaliśmy się do meczu z Pucharze Ukrainy z Dynamem, no nie? Prestiżowy mecz oczywiście. Pojechaliśmy na zgrupowanie dwudniowe przed tym meczem, mówi, że bardzo ważny mecz. No i on na tym zgrupowaniu analizy i był taki napastnik Werpakowski, no nie? Zresztą bardzo, bardzo dobry napastnik ogólnie. No i on mówi, że tam zwracać uwagę do niego, żeby nie dawać mu ani chwili tam wytchnienia i miejsca, no nie? Bo on zaraz to wykorzysta. Blisko, no nie? W kontakcie. No i, tak. Zadaniem był Estończyka, takiego Estończyka, który u nas grał, było właśnie tego Werpakowskica, przepraszam, pokryć jakby, no nie? Nie dać mu po prostu oddychać. No i słuchajcie, my ten mecz przegrywamy 1-0, a ten Werpakowski strzelił bramkę. No, po meczu, potem następny dzień trening i analiza. Jak to trener miał zwyczaju, zaczął jechać po wszystkich, no nie? Z góry na dół. Od bramkarza do wszystkich miał pretensje, no nie? No i zatrzymał się przy tym Estończyku. No i mówi, no nie, że miałeś doskakiwać tak, to, tamto, że w ogóle miałeś być blisko niego, no nie? Ten taki, kurczę, głowa spuszczona, ten Estończyk, no i mówi tak. I ten kwarcjan mówi, dosasz. To był jego kierowca, ochroniarz, bo on też zawsze z nami był. Mówi, Sasza, dawaj Rokiego. I my tak patrzymy po sobie, jakiego Rokiego, nie? Kim jest Rocky? Mówi, kim jest Rocky, kurde, no nie? I słuchajcie, to przychodzi ten ochroniarz, przyprowadza owczarka niemieckiego. No i ten Rocky siad. No to ten pies. Ułożony. Ułożony, wytrenowany. Siada, no nie? No i ten po chwili odsuwa szufladę, bierze piłeczkę do tenisa. My tak patrzymy, a ten pies, jak zobaczył tą piłeczkę do tenisa, to on już nie mógł normalnie na miejscu usiedzieć, no nie? I normalnie piana w pysku, no nie? Ja mówię, co jest grane, no nie? Mówię, kurwa. I ten tak mówi, ja wam pokażę, jak się doskakuje, jak się presuje przeciwnika. No i tak cyk z koziołkiem, no nie? Na tego Estończyka. Taki, jak ten pies się mu wdupił tam w te torby i na te kolana jego za tą piłką, ja po prostu nie wierzyłem. No żebyście zobaczyli minę tego Estończyka i w ogóle wszystkich w szatni, no to było no, na wagę złota, no nie? No mówię, coś niesamowitego. Ja mówię, gdzie ja jestem w ogóle, no nie? No potem teraz to tak się możemy śmiać na pewno, ale... To był 2004? Nie. Nawet już co, nawet nie pamiętam, nawet ci nie powiem. Znaczy, no. W każdym razie chodzi o to, że to był XXI wiek, a nie lata 60. No nie. 20. Okej. Okay. Agresywny doskok do rywala, tak i on mówi tak, wyglądać. Tak macie doskakiwać do przeciwnika i tak go presować. I bardzo mnie interesuje, jak wyglądał tak zwany mikrocykl treningowy u trenera Vitalija, to znaczy... Trenowaliście, czy tylko graliście? Słuchajcie, jeżeli ktoś narzekał na ciężkie treningi u trenera Adama Nawałki, no to naprawdę nie miał powodu, bo tam treningi tak jak w armii powiedziałem, no nie były na przykład jeden na jeden, to był na połowie boiska, no nie, do gwizdka na przykład, na zajanie, on tam specjalnie kontrolował, widział. Na gwizdek, nawet czasami chłopaki już nie mieli siły wstać czy coś tam, jak już tam, wiesz, trafiłeś jeszcze na napastnika, co cię tam pokręcił, to już w ogóle, no, tlenu brakowało, no nie? Na gwizdeczek. Nie wspominając, że trening kończył się ogólnie ciągnięciem opon, czyli miałeś pas taki, jak ciężarowcy mają, co... Zawody strongmanów. Tak, dokładnie. I tam była sznurek przywiązany, opona takiego... Taka z busika, no i zawsze taką jednostkę treningową kończyliśmy tam w zależności jak trenowaliśmy, jaki wynik był mecz i tam tak najmniej z 10-12 razy musiałeś przebiec na gazie
od szesnastki do szesnastki. Ty dotknąłeś na Ukrainie de facto tych dwóch piłkarskich światów. Z jednej strony ten surowy postradziecki Łódzk, czy nawet Arsenał Kijów, a później Metalist Charków, który był na takiej fali wznoszącej. Tam dopiero zaczynała się rodzić ta potęga, powiedzmy, tego klubu i to bogactwo, jakie tam zostało wpompowane. Powiem wam, że ja przychodząc do tego Metalista, to klub też walczył. Tam był na 12 miejscu, można powiedzieć, że walczył o utrzymanie. Ale potem jak utrzymaliśmy się, no to już zaczęliśmy zajmować te trzecie miejsce. Patrząc przez pryzmat Szachtara na te kluby Szachtara Donieck i Dynama Kijów, no to było takie małe mistrzostwo kraju, no nie? Bo nie ma się tu co oszukiwać, że organizacyjnie, finansowo i jeszcze inne rzeczy tam dochodziły. Nie byliśmy w stanie po prostu równać się z tymi zespołami. Tam było ogólnie, powiem wam, podejście takie rodzinne. Był tam na przykład trener, drugi trener, który on naszym obowiązkiem twoim było po meczu pójść na kolację z rodziną, oczywiście dzieci, rodzina, on tego pilnował. Mhm. On naprawdę, ty musiałeś mu zdawać relację, dlaczego żona nie przychodzi, wytłumaczenie, usprawiedliwienie żony, że nie przychodzi na tą kolację. I mieliśmy lokal, nianie zatrudnione, tam wszystko, spotykaliśmy się i siedzieliśmy, no nie? Ale to jest idealny pomysł na to, żeby integrować te rodziny, zwłaszcza w takim mieście, gdzie jednak się wielu piłkarzy pewnie czuło odosobnionych, tak jak ty na przykład przyjeżdżałeś z Polski, prawda? Zgadza się i patrząc potem, co się działo właśnie z Metalistem i z tą drużyną, to naprawdę to zaowocowało, no nie? Ja nie mówię, że tylko wiadomo, że tymi kolacjami, no nie? No ale ta drużyna się tak scaliła, że naprawdę my czuliśmy się jak taka naprawdę rodzina, no nie? I powiem wam, że no i przychodziłeś z dziećmi, z żonami, to, no nie? Siedziałeś sobie, jedliśmy, tam śmialiśmy się. Od razu powiem, że można było pić. Bo może zapytać o alkohol, pewnie jak to na Ukrainie, bo różne legendy krążą czy coś. Tam żaden trener nie robił problemu. Wiadomo, pierwszego nie było, no nie? Ale reszta trenerów mogła przyjść, szczególnie ten drugi trener był. Siedzieliśmy sobie, tam bawiliśmy się, tańczyli, piliśmy, jedliśmy i ogólnie przychodziła tam 23 godzina, trener wstawał i mówi: panowie, wy sobie siedźcie tam, ja dziękuję, to, jeżeli macie ochotę, to siedźcie, jeżeli nie, no to tam, wiadomo, jeden tam dzieci miał, wiadomo, trzeba było wracać, drugi mówi, ale nie ma żadnego problemu, żebyście pojechali na dyskotekę, gdzie chcecie, róbcie co chcecie, jutro się spotykamy na bazie i kontynuujemy pracę. A trener Miron Markiewicz, no bo w sumie jego trzeba postawić na zupełnie innej półce i na zupełnie innej stronie globusu. To był trener, który imponował ci takim podejściem taktycznym? To był taki najbardziej świadomy taktycznie trener, jakiego miałeś w swojej karierze? Myślę, że tak. Ja wam powiem, że tak. Trenerzy na Ukrainie za tych moich czasów, co ja byłem, dzielili się tak może 70 do 30. Mhm. Że 70% trenerów była szkoła Łobanowskiego, czyli ogień. Czyli to, o czym powiedzieliśmy. Tak, no ale też byli trenerzy, którzy po prostu czerpali swoją wiedzę na przykład z zachodnich lig. I takim przykładem może być Miron Markiewicz, bo on jeździł, z tego co wiem, jeździł do Romy, jak jeszcze Romę do Fabio Capello. I naprawdę oni się tam złapali dobry kontakt, tak jak mówisz, no nie? No i że on właśnie na tej Romie, na obserwacji, na tych stażach obserwował, jak ta Roma w ogóle, jak to wszystko działa tam i starał się przenosić ogólnie na swoją drużynę, no nie? No i też taki trener bez żadnych jakichś tam sukcesów objął Metalist Charków, no i stał się takim topowym trenerem, nawet jednych takich lepszych, może nie najlepszych, ale lepszych takich średnich klubów europejskich, no nie? I naprawdę zaczęliśmy za niego grać fajne czasy, bo zaczęliśmy właśnie te miejsca zdobywać premiowane grą w pucharach europejskich i naprawdę w tych pucharach też niezłą piłkę pokazywaliśmy. Ale wiesz, jest jeszcze jeden wątek, o który chciałem cię zapytać, bo może nie każdy wie, a ty masz bardzo dobry kontakt z Robertem Lewandowskim i o tą waszą relację chciałem też zapytać, jak to się wszystko, znaczy zaczęło się w Lechu Poznań, ale że wy do dzisiaj jesteście w dobrym kontakcie, to na pewno jest ciekawa sprawa.
Znaczy z Lewem to jak przychodziłem do Lecha Poznań, okazało się, że nawet nie wiedzieliśmy, a na jednym osiedlu mieszkaliśmy. I właśnie klub tam polecił mi mieszkanie, akurat tam też Lewy mieszkał. No i ogólnie potem ja sobie tam kupiłem z żoną takiego bliźniaka, ogólnie to i zaczęliśmy tak rozmawiać, kumplować, a potem Ania z moją Karoliną się też tam dobrze zaczęły dogadywać i tam czasu Lewy wpadał do mnie. Wielkim kumplem jak tam Peszkin to nie jestem, no ale bardzo się dobrze znamy i jestem, myślę, że dobrym kolegą. Ale mówiłeś, że mecz Bayernu to świętość w domu państwa Gancarczyków, że wszystko oglądać. No tak. Przede wszystkim synowie. Kubuś, jak ogląda ten mecz, to nie może się doczekać bramki, bo on lubi tańczyć przy tej muzyce, która jest puszczana po golach, ale to się zgadza, że Bayernu nie odpuszczamy meczu, chociaż ja też kibicuję Realowi, Liverpoolowi. No to już wiemy, gdzie chciałeś, żeby Robert przeszedł. A to w takim razie... Była taka rozmowa. Tak? Była taka rozmowa? Była, mówię, przechodź Lewy, proszę cię, idź. No, przy wątku by się znalazło dużo, ale... No czas... pewnie tak, jakbym sięgnął pamięcią. No. To... Masz akurat dużo anegdot w zanadrzu, ale tak myślę, że te historie... Też wszystkiego nie mogę powiedzieć. Nie możesz się ze wszystkiego wystrzelać. Jeszcze do ciebie kiedyś może przyjedziemy, ale a i tak myślę, że te historie z Wołynia, Łódzk na pewno zapełnią dużą część tego odcinka. Dziękujemy bardzo. Ogólnie na koniec ja też chciałem wam podziękować bardzo, bo w tych czasach taka podróż z Warszawy do Katowic, także cieszę się, że jesteście. To dla nas dla przyjemność, się wyrwać z domu, nie? I zapraszam jeszcze. Wydawnictwo SQN, które właśnie wydało książkę o Jurgenie Kloppie, powinno zainteresować się postacią Witalija Kwarcjana, trenera, o którym opowiadał Seweryn Gancarczyk. Sam Seweryn mówi, że materiału ma na całą książkę. Wjechałaby taka biografia, polecam wam też Zwróconą piramidę, także książkę 1312, Pozdro dla kumatych, autorstwa Jamesa Montaga. Tu jest sporo wątków ukraińskich, nie ma co prawda nic o Kwarcjanie, ale też warto przeczytać.